Radio Gdańsk. Słuchaj. Od rana. Ta smutna informacja dotarła do nas wczoraj i tak szczerze mówiąc, tak jak to Włodek chwil parę temu powiedział, jakoś tak ciszej i spokojniej jest. No bo trudno się pogodzić z tym, że naszego przyjaciela Dominika Sowy, no niestety już nie usłyszymy. Tu, znaczy, może na żywo nie usłyszymy w studiu Radia Gdańsk, natomiast tak sobie pomyślałem, że miał też to szczęście, że pracował jako dziennikarz i dzięki temu też z nami zostanie i z państwem oczywiście, ponieważ archiwa są pełne i bogate jego dorobku, a powiem szczerze, to przykład dziennikarza, który był tutaj przynajmniej na Pomorzu, można powiedzieć wszędzie. To zupełnie inny typ dziennikarstwa. To nie jest dziennikarstwo, tak zwane dziennikarstwo typu kopiuj i wklej, tylko to był dziennikarz, który robił to, co i my, tu trzeba powiedzieć ze wstydem, powinniśmy robić, a na co w tym zagubionym, w tym pędzącym świecie nie ma czasu. Czyli on był bardzo blisko ludzi. I to nie ludzi w mieście czy pod miastem, tylko gdzieś tam w lesie, gdzie o ludzką chałupę trudno. Gdzieś tam w dalekim polu przemierzał ścieżki krainy, tam gdzie kamera, mikrofon dociera niezwykle rzadko. No to jest niezwykła rola dziennikarstwa. On pokazywał nam ten kraj taki zwykły, tak potrafił cieszyć się z takich zwykłych spraw. Nie było to myślenie o sukcesach, współczynnikach gospodarczych, tylko o zwykłych ludzkich problemach i sprawach. Takiego dziennikarstwa coraz mniej, coraz trudniej spotkać tego typu rzeczy i to jest jego niepodważalna wielkość. Można powiedzieć prawdziwy realizator powołania dziennikarskiego reporterskiego, bo to tak szczerze mówiąc takich reporterów z tych najodleglejszych, nawet tak można powiedzieć mentalnie, miejsc, to dzisiaj brakuje. No, nawet my tutaj często popełniamy może nie grzech, ale najczęściej przychodzi nam do głowy, żebyśmy właśnie komentowali sobie sprawy wysokie, wielkie. A ta podstawa, którą właśnie zajmował się Dominik, gdzieś tutaj wokół nas jest. I może to też taki znak, że warto tam sięgać, bo tam jest naprawdę dużo tego prawdziwego życia. Zresztą z tych wielu sygnałów od słuchaczy, to możemy się domyśleć, że znaczy dowiadujemy się właśnie, w ilu miejscach Dominik był, ilu osobom, ilu organizacjom de facto jego obecność, jego mikrofon pomogła. Ja sobie przypominam takie stowarzyszenie z Lęborka. Szczerze mówiąc, niedawno nawet słyszałem jego reportaż stamtąd. Dzisiaj czytam, że właśnie wspominają go, że bardzo im pomógł i że sama jego obecność, ba, też sposób tej rozmowy, którą on przeprowadza. Bo nie wiem, czy słyszeliście, w jaki sposób on to potrafił robić. Ktoś napisał dzisiaj, że odszedł ostatni dziennikarz gawędziarz. Że te jego wywiady to nie były takie stricte wywiady, pytanie, odpowiedź i nie czekanie tak naprawdę na to, co rozmówca ma do powiedzenia. Tylko to były gawędy, które uprawiał Dominik ze swoimi słuchaczami. A jeszcze do tego chcę wam powiedzieć, cała masa SMS-ów i wpisów na Facebooku radiowym od studentów Dominika. Że takich wykładowców jak Dominik Sowa coraz mniej. Także na uniwersytecie. No bo to był człowiek, który kochał ludzi po prostu. Kochał ludzi, kochał z nimi rozmawiać, dyskutować, opowiadać, cieszyć się, tak jak mówię, takimi małymi sprawami, o nich rozmawiać. Zagubiliśmy się troszeczkę, chyba jest coś takiego, kiedy patrzy się z refleksją na takiego dziennikarza. I to też jest, ja przez cały czas do tego wracam, dla całego zawodu chyba też tak. Takie pokazanie, że to dziennikarstwo dzisiaj się zmieniło, że dzisiaj tak naprawdę, kiedy rozejrzymy się dookoła, tu na Pomorzu, czy nie tylko na Pomorzu, to widać, że takich ludzi po prostu brak. Ludzi, którzy chcą gdzieś z mikrofonem docierać gdzieś na krańce świata. Naprawdę szukamy właśnie tego gdzieś w zupełnie innej części globu, takich rzeczy. Zachwycamy się tym, wyjeżdżamy gdzieś tam, a tymczasem tu blisko nas, no, kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów są równie ciekawe i fascynujące historie, o których pięknie potrafił opowiadać Dominik Sowa. Mikołaj Chrzan przysłuchuje się. Wiem, że też, że tak powiem, w jakiś sposób znałeś dorobek Dominika. Ta smutna wiadomość też wczoraj tutaj dotarła do mnie. Od razu, znaczy, pierwsze był szok, a po drugie przypomniałem sobie spotkania, które w waszej redakcji właśnie miałem to szczęście poznać Dominika i z nim ileś razy rozmawiać. I to, co tak wczoraj, kiedy sobie przypominałem te chwile, to taką refleksję mi naszła. Newsroomy, nasze redakcje często kojarzą się z takim biegiem, z
dużym tempem, że wszędzie się spieszymy, żeby zdążyć na wiadomości, żeby zdążyć przed deadline'em, który musimy wysłać gazetę. Dominik, pamiętam, był spokojny. Natomiast to nie było coś takiego, że przez ten spokój to jego dziennikarstwo było gorsze. Nie, ono było lepsze, było dojrzałe. Wyważone. Tak. I to jest jakby coś, wiadomo, że to jest wielka strata, jak tak to odbieram i dla Pomorza, ale też i dla radia, bo tak jak właśnie sobie tą redakcję wyobrażamy, że wiadomo, że my musimy być jakby ileś tych rzeczy, tego biegania, którym mówi Sławek, musimy też codziennie realizować, ale z drugiej strony niezbędne są takie osoby, których doświadczenie, dojrzałość już pozwala na spojrzeć pewne rzeczy z góry i zachować taki spokój. I właśnie on taki był. I no dlatego mówię, bardzo mi przykro i też wyrazy współczucia dla bliskich, dla was, dla radia. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana.